ty tu robisz? Asia. Co to jest? Asia, od kiedy ty palisz? Przecież jak ojciec coś poczuje, to cię zabije. No. Co się stało? Chodź, idziemy do domu. No chodź. Tak, słucham. Dzwoniła Agnieszka. Ciotka Paula umarła. Kiedy? Niedawno. Przysięgam, że jeszcze wczoraj myślałam, żeby zabrać ją do siebie. Agnieszka mówiła, że z Dorotą biorą ją do trumny. Wiesz? Ciotka wszystko zorganizowała, zaplanowała, opłaciła. Słuchaj, Wera, ja nie będę mogła przyjechać na pogrzeb. Jestem bardzo zajęta. Maria, co ty chrzanisz? Naprawdę mam dużo pracy. Musisz jechać sama. Sama? Przecież wiesz, jak cholernie boję się zmarłych. Nie musisz ciotki oglądać. A jak mnie o ciebie zapytają? Nie wiem, wymyśl coś. Powiedz, że wczoraj mi wycięli w woreczek. Przyjadę najszybciej, jak będę mogła. A ciotka tak cię kochała. Pewnego dnia opowiem ci wszystko, a wtedy zobaczysz. Poskręca cię. Już mnie skręca. Weź coś na uspokojenie. Ja też coś wezmę. I jedź jutro z samego rana.